Była to jedyna polska kariera w prawdziwie amerykańskim stylu. Jerzy Kosiński zdobył nie tylko ogromną popularność jako pisarz, ale również stał się celebrytą w pełnym tego słowa znaczeniu. Gwiazdą ówczesnej popkultury. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj opowiem o Jerzym Kosińskim i o pewnych niuansach jego amerykańskiej kariery. Bardzo mrocznych niuansach. Zapewne emigrując do USA w 1957 roku, nie przypuszczał, że zrobi aż tak wielką karierę. Nieważne, że oskarżano go później o plagiat, nieważne, że twierdzono, że mijał się z prawdą, opisując swoją przeszłość. Liczyło się tylko to, że stał się gwiazdą mediów, stał się osobą rozpoznawalną, którego znał praktycznie każdy Amerykanin. Nikt przedtem ani potem z Polaków czegoś takiego nie osiągnął. W życiu Kosińskiego ogromną rolę odgrywał seks i miał wielu partnerów obojga płci. Wśród nich była Halina Poświatowska, która właśnie wówczas, pod koniec lat 50. przychodziła rekonwalescencję w USA po operacji serca. Mieli ze sobą krótki i gwałtowny romans, po czym Poświatowska wróciła do Polski, ale oboje o tym nie zapomnieli. Ona opisała go w jednym z opowiadań jako narcyza, kabotyna i seksoholika, którego właściwie jedynym talentem były niespożyte możliwości seksualne. On natomiast wiele lat później opisał ją jako huculską poetkę, huculską powtarzam, a do tego nimfomankę. Cóż, tak to bywa ze związkami artystów, którzy się później pokłócą. Ważną datą w życiu Kosińskiego był rok 1960, kiedy poznał starszą o 18 lat Mary Weir, wdowę po magnacie stalowym. Straciła ona dla niego głowę i poprali się 2 lata później, oczywiście za intercyzą. Kosiński gładko wszedł w rolę księcia małżonka i tolerował alkoholizm żony, która w zamian wprowadzała go w najlepsze środowiska amerykańskie, a przy okazji podróżowali po luksusowych kurortach całego świata. Małżeństwo rozpadło się kilka lat później, gdyż Mary wprawdzie przymykała oczy na zdrady Kosińskiego, ale gdy znalazła go we własnym łóżku z innym mężczyzną, uznała, że to przesada. Przy okazji Amerykankę wyjątkowo rozsierdził fakt, że Kosiński wyznał jej, że cierpi na kompleks Edypa. Mogła się tego domyślać ostatecznie. Była od niego starsza 18 lat. Ale chyba nie powinien jej tego mówić. Rozwód orzeczono w 1966 roku, a w życiu Kosińskiego pojawiła się Katarina von Frachhofer, Amerykanka niemieckiego pochodzenia, która stała się jego kochanką, sekretarką, organizatorką życia. Podobno była kiepską kochanką, ale w zamian znakomicie organizowała życie zawodowe Kosińskiego. Był on bowiem już wówczas po sukcesie Malowanego ptaka i taka osoba była mu po prostu konieczna. Sukcesy literackie Kosińskiego spowodowały, że był zapraszany do różnego rodzaju telewizyjnych talk show i w maju 1971 roku pojawił się po raz pierwszy w programie Johna Carsona Tonight Show. Ten program miał ogromną oglądalność, a Kosiński doskonale się sprawdzał przed kamerą. Co więcej, zaczął pojawiać się tam bardzo regularnie i wypowiadał się nie tylko na tematy literackie. Właściwie na bardzo różne, okazał się zresztą bardzo inteligentnym, czarującym rozmówcą. A widzowie go uwielbiali. Przed kamerą przyznawał się też bez zahamowań do upodobania do perwersji seksualnych. Regularnie bowiem odwiedzał nowojorskie seks-kluby ze szczególnym uwzględnieniem tych specjalizujących się w usługach sadomaso. Przyznał się też kiedyś, że jego najstarsza partnerka w takim klubie miała 83 lata. Opowiadał również, że z reguły w takich klubach paraduje nago z przyprawioną sztuczną brodą. Dobrze, że tylko sztuczną brodą. Poza tym miał jeszcze wiele różnych innych romansów, ale w 1987 roku poślubił Kiki. 3 miesiące później natomiast poznał Urszulę Dudziak i zakochał się w niej bez pamięci. Nie wiedział bardzo, jak wybrnąć z tej całej sytuacji i zaproponował specyficzne rozwiązanie. Otóż chciał, by zamieszkali wszyscy razem. On, Kiki, Urszula i jej 2 córki. Tym razem Kiki się jednak nie zgodziła, gdyż widziała, że związek Kosińskiego i Dudziak to jest coś więcej. Druga połowa lat 80. to czas epidemii AIDS i nowojorskie seks-kluby były zamykane. Kosiński to ciężko przeżył, gdyż te, co zostały, typu soft, wcale go nie interesowały. Co gorsza, zaczął mieć coraz większe problemy ze zdrowiem. Krążenie, ciśnienie, amnezja. A najbardziej na świecie bał się, że zostanie kaleką
i podjął ostateczną decyzję. 2 maja wieczorem był z Urszulą w kinie, pili też trochę alkoholu. Po odprowadzeniu jej do domu powrócił do siebie, Kiki już spała. Wtedy wypił jeszcze więcej alkoholu i wziął dużą dawkę barbituranów. Następnie wszedł do wanny z ciepłą wodą, a głowę sobie obwiązał foliową torbą. Chciał mieć pewność, że nie przeżyje jako kaleka ze zredukowanym mózgiem. Zostawił przy sobie list. Kładę się spać na trochę dłużej niż zwykle. Możecie to nazwać wiecznością. Jego ciało znaleziono rano. Miał 58 lat. Znacznie więcej o Jerzym Kosińskim i jego życiu znajdziecie w książce Wybrańcy losu. Cena sławy. Jeżeli się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę w południe. Hej!